Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. We wtorek 9 listopada 2021 roku. Dzisiaj chciałbym w tym nagraniu podzielić się z Wami, drodzy słuchacze, taką krótką konwersacją z pewną osobą tutaj z Włochem. Widzę, że no po prostu zauważyłem, obejrzałem jedno nagranie, w którym praktycznie ta osoba no w pewnym sensie myśli podobnie do mnie, to znaczy w sensie takim, że twierdzi, że czy to kościoły katolickie, czy kościoły protestanckie, czy kościoły teraz niedawno powstałe ewangeliczne i im jakieś tam podobne odłamy sekt, każde z nich mają gdzieś w swoich naukach jakieś doktryny, żeby nie powiedzieć doktryny diabelskie, jakieś zwodnicze nauki, zwodnicze doktryny zawarte w swoich naukach, prawda? No, dokładnie tak samo ja sądzę, dlatego obejrzałem chyba tam dwa nagrania jego i napisałem pewien komentarz. No i zauważyłem, że choć sam ten Marko, czyli Marek, choć sam twierdzi, że te doktryny, czy to katolickie, czy protestanckie, ewangeliczne, czy jakichś tam innych sekt i sekciarzy, są pełne zwodniczych nauk, to jednakże sam prowadzi zwodniczą naukę odnośnie prawdziwej natury Jezusa Chrystusa. No i zaraz sobie zobaczymy wspólnie. Przejdźmy teraz do właśnie nagrania. Znaczy najpierw do komentarzy, prawda, które tutaj się pojawiły. A, komuś się spodobała moja odpowiedź. Ale to do tego za chwilę przejdziemy, dwie minuty temu. Zobaczymy, jak Marek kombinuje. No, przejdźmy tu do tego właśnie nagrania, bo to jak zobaczymy, no to były, o, widzicie, ile tych nagrań, odpowiedzi jest. I przyłapaliśmy Mareczka na kłamstwie i nakręceniu i wprowadzaniu ludzi w błąd. Dobrze, przejdźmy do tego nagrania. Nagranie to jest 100. Tytuł jest... A, to jest, ja mu to zadałem pytanie, dlatego zrobił nowe nagranie, bo wszystko zaczęło się od tego wczorajszego nagrania tutaj. A więc, drogi Marek twierdzi, że oczywiście Jezus Chrystus no, jest Synem Bożym i nie jest Bogiem, prawda? Podaje znane nam wersety, wiadomo, wszędzie gdzie pojawia się takie określenie jak Syn Boży, no to to dla niektórych właśnie protestanckich denominacji czy innych tam sekt i sekciarzy, są to koronne wersety świadczące o tym, że Jezus nie jest Bogiem, prawda? No bo jest napisane Syn Boży. No to skoro Syn Boży, no to nie Bóg, prawda? Jezus też mówił, że jest Synem Człowieczym, więc skoro jest Synem Człowieczym, to nie może być Synem Bożym, prawda? Skoro określał się Synem Człowieczym. No ale, trzymając się takich... Więc ja tutaj Marka piszę, no bo on mówi, że na podstawie, tak, zgadza się, pokazuje na podstawie, sam się zresztą zaorał, bo on tutaj na podstawie Biblii katolickich chce udowodnić to samo, co udowadniają sekciarze tacy jak Tomasz Łapiński z kanału Haja TV, że wydanie na przykład przykładu biblijnego tego całego Skorta i jak on się nazywał, zaraz wam powiem, bo to mam Biblię tysiąclecia, bo nie mogli zawsze zapamiętać, czyli że tłumaczenie tego tego całego, jak on tam się zwał, tłumaczenie tych dwóch gości, wiecie zresztą o kogo chodzi, prawda? Muszę sprawdzić, gdzie ja to mam, tłumaczenie według tłumaczenia Skorta i Łekota, coś takiego, bo oni jakoś tak się nazywali, tak? No, że oczywiście tam są różnego rodzaju z greki przetłumaczyli błędnie,
A oczywiście wiemy, że prawidłowa interpretacja grecka jest dobrze przetłumaczona i tu się zgadzam, jeśli chodzi właśnie o włoską Biblię Giovanni Diodati, czyli nasz, na polskie tłumaczenie będzie Jan Diodati, który przetłumaczył tam właśnie bardzo dobrze, on był bardzo dobrym znawcą języka greckiego. No i tak samo jak w Polsce mamy Biblię Gdańską, też bardzo dobrze przetłumaczoną z języka greckiego. No i on udowadnia, że właśnie tłumaczenia w katolickich Bibliach, jeśli chodzi o, tak jak tu napisał, o Jana 1,18, że dokonano manipulacji, że powinno być napisane nie Bóg, ale Syn Boży, tak? Zresztą mogę to sprawdzić, bo mam tutaj Diodati i sobie przejdziemy do Diodati tutaj i zobaczmy, jak w Apokalipsie jest napisane, znaczy nie w Apokalipsie, tylko w tym Wiana, tak? W Ewangelii Jana 1, 18. Giovanni daje 1,18. Jest napisane tak. Unigenito to filiolo, tak? Okej. Czyli jednorodzony syn. A wiemy, że w przykładach Bożych, żeby od razu sobie sprawdzić, no nawet zobaczmy w ten sposób. Zobaczmy do katolickiego wydania włoskiego, Nowy Testament, jeśli chodzi o Ewangelię Jana 1,18, będzie napisane praktycznie jest tak samo, filio unigenito, prawda? Biblia katolicka. Muszę sprawdzić do języka polskiego, bo już nie chce mi się puszczać całego tego włoskiego nagrania. W każdym razie on tam chce wykazać, że są manipulacje w tłumaczeniu. Ja wiem, bo to już kiedyś z kimś poruszałem ten temat. My mamy. Czekajcie, bo już kurde, nie potrafię się skupić, jak mówię i coś robię. Tu mamy Giovanni 1,18, czyli dobrze. Ewangelię Jana 1,18 pisze: Boga nigdy nie widział ten jednorodzony Bóg. A, powinno być jednorodzony syn, który jest w łonie ojca, o nim pouczył. No tu mamy jednorodzony Bóg i że to jest rzekoma manipulacja. Dopiero Jezus Chrystus przekazał pełnię prawd objawionych o ojcu, i to mamy tutaj. Zobaczmy Mateusz 11,27. I okej. No i że to są manipulacje. No i oczywiście chcę udowadniać, że jak najbardziej no, Jezus nie jest Bogiem, tylko jest Synem Bożym, prawda? Synem Bożym. Znamy już tutaj tych głosicieli jak Marika Lol, Herciu i im podobnych sekciarzy, którzy tak głoszą, że Jezus nie jest Bogiem na podstawie tych wersetów. No i ja w takim razie do Marka napisałem po przesłuchaniu całego tego nagrania. Podałem mu w takim razie, jak to się ma odnośnie 1 Tymoteusza 3,16 w takim razie, nie? Bo skoro z innych już pism wiemy, że Jezus jest Bogiem, to nie jest złym tłumaczeniem właśnie tutaj w Biblii Tysiąclecia napisać w Ewangelii Jana 1, 18, że po prostu jednorodzony Bóg, prawda? Jednorodzony Bóg, no bo Jezus jest Bogiem. Ale okej. Tu się przyczepili, że pisze w przekładach protestanckich jednorodzony syn. Z czym się zgadzam, no bo według Greki tak powinno chyba być. Nie chcę mi się teraz iść do interliniarnej. Zobaczmy jeszcze do interliniarnej, My Bible. Zobaczmy tutaj, jak sobie wpiszemy na przykład Jana, Ewangelia Jana 1,18, tak? No i zobaczmy. 1,18. Jak to mamy w przekładach? Tutaj mamy Biblia Brzeska, lecz on jednorodzony syn. Biblia, on jednorodzony syn. Mi chodzi o tekst z Receptus, gdzie mamy tu na samym dole jest napisane jednorodzony syn. Ok. Ok, jednorodzony syn, niech będzie.
Ale z innych wersetów pisma wiemy, że Jezus jest Bogiem. Więc ja zadałem pytanie, jak to się ma do 1 Tymoteusza 3,16, prawda? Biblia Diodati. No bo sobie zobaczmy, Biblia Diodati, pokażę Wam tak samo po włosku, żeby nie było. Więc tutaj sobie przechodzimy do 1 Tymoteusza. Pierwszy Tymoteusza 3,16. I co czytamy w 3,16 w przekładach protestanckich? No, że Bóg objawił się w ciele, prawda? Przechodzimy do katolickiego tłumaczenia włoskiego. Pierwszy Tymoteusza, żeby nie było. Pierwszy Tymoteusza 3,16 czytamy dokładnie to samo. A, no bo tu troszeczkę nawet jest napisane. Właśnie w Biblii Katolickiej jest źle napisane teraz odnośnie 1 Tymoteusza 3,16, dlatego że tu pisze Eli. Eli to znaczy ten, ale ten kto? Tu se można już wstawiać nie wiadomo kogo, nie? Jest pole do manewrów. Słowem ten, ale ten kto objawił się w ciele. Tu jest właśnie złe tłumaczenie. Natomiast w podaniach biblijnych, takich jak My Bible, zobaczmy. Tutaj na przykład sobie wpiszemy teraz 1 Tymoteusza. 1 Tymoteusza 3,16. Proszę bardzo. Proszę bardzo, co czytamy w Biblii Gdańskiej. A zaprawdę wielka jest tajemnica pobożności, że Bóg objawiony jest w ciele. Bóg objawił się w ciele, a nie ten. Ten kto? W Biblii Katolickiej jest napisane ten to. Zobaczmy, Biblia Jakuba nawet. Co pisze Biblia Jakuba? A ja, tu jest Biblia Jakuba. A jaśnie wielka jest tajemnica pobożności, która jest oznajmiona w ciele. A B też, no niezłe mydlane bańki. Bańki mydlane, ale okej. Okay. No, ale chodzi o Boga, który objawił się w ciele i takie jest prawidłowe tłumaczenie. Zobaczmy na tekstu z receptus. Co mamy? W tekstu z receptus mamy zgodnie przyznając wielka to pobożności tajemnica. Bóg został objawiony, został uczyniony widocznym w ciele. No i dziękuję. Proszę bardzo. Bóg objawił się w ciele, czyli Jezus Chrystus to jest objawiony Bóg w ciele fizycznym na tym planie, w tym naszym wymiarze tej rzeczywistości, prawda? No i teraz przejdźmy do nagrania. Co mi odpowiada Marko? Marko mi odpowiada, ok, ciao Roman. Właśnie w 1 Tymoteusza 3,16 jest manipulacja. Zgadza się, jeśli chodzi o przekłady katolickie, jest manipulacja. Ale jeśli chodzi o przekład 1,18 Jana, no to nie nazwałbym to tak wielką manipulacją, ale ok. I co dalej mi pisze? No ok, jeżeli na przykład piszą koluj, czyli ten, ok, ok, no to jest manipulacja. I teraz co pisze? Że właśnie w Diodati jest prawidłowe tłumaczenie Dios ie manifestato in carne. Więc skoro Dios ie manifestato in carne, Bóg objawiony w ciele, Bóg objawił się w ciele człowieka, no to dlaczego się powołujesz, gościu, na 1,18 i potem w nagraniu twierdzisz, że Jezus nie jest Bogiem? I co mi dalej tutaj pisze? Zobaczmy. Tu dalej mi pisze. A na moim CV to jest odpowiedź, to tamto. No i ja to nagranie też obejrzałem, bo to jest nagranie w CITO. No oczywiście tutaj wchodząc na to jego E, można zauważyć, no tu nawet napisał Gesù mio Signore e mio Dio. Ale tu już jest Jezus, Syn Boga, czy namaszczony przez Boga, namaszczony Boga. I tu potem już zaczynają się jakieś dziwne manipulacje, oczywiście.
Więc ja sobie to przejrzałem, wszystko, kto zna włoski, może sobie to przejrzeć tak samo. No tutaj widziałem, że Albercik chyba tam troszkę zna się na włoskim, Barbara Chomącik, także sobie mogą to sprawdzić. A no ja potem napisałem, bo on teraz po tym nagraniu, jak ja mu zadałem to pytanie, pierwszy Tymoteusza, bo zobaczcie, nagrał Un giorno fa, czyli wczoraj. I zaraz po moim pytaniu, bo to jeszcze wczoraj się ukazało, nagrał odpowiedź na moje pytanie i nagrał tutaj, prawda? I gdzie oczywiście, no, oczywiście zaczął znowu jakoś dziwnie swoje pisać, więc mu zadałem pytania. Więc tak, ja mu napisałem: Cześć Marku, jeśli dobrze zrozumiałem, dla ciebie Jezus nie jest Bogiem, prawda? Zobaczmy, to tam co innego jeszcze napisał. Potem przejdziemy do moich. Aha, Wedi, Elion Win pisze właśnie do Marka. Tłumaczej. Jak człowiek nie jest przyzwyczajony do tłumaczeń polskich, czyli jak śmiesz powiedzieć, że Jezus był tylko ciałem? Bo w tym nagraniu tak mówi, że był tylko ciałem. A więc tak. No właśnie, to jak wytłumaczyć ten werset, w którym jest napisane, że zostaliśmy obmyci krwią Boga? Krwią Boga. Krwią Boga. No i co odpowiada Marko? Missa, czyli wydaje mi się, missa che hai sbagliato persona. Io non dico che Gesù è solo un corpo, anzi, io dico che Gesù era un uomo in tutto e per tutto. Missa che non hai visto imię. Czyli według niego Jezus był tylko człowiekiem i człowiekiem. Tak? Gesù era un uomo in tutto e per tutto. Czyli we wszystkim był tylko człowiekiem. Tylko człowiekiem we wszystkim. Ok, przejdźmy do moich pytań. Niewygodnych dla tego pana, więc co mi odpowiedział na moje pytanie? Na moje pytanie, bo ja zadałem Markowi, powróćmy. Jeśli dobrze zrozumiałem, to dla ciebie Jezus nie jest Bogiem. I teraz zobaczcie, co mi Mark opisuje. Cześć Roman. Jezus, jak mówi Słowo Boże, jest jak mówi Jezus. Jak mówi sam Jezus. Immagine di Dio e impronta della sua essenza. Czyli tak, Jezus jest tylko obrazem Boga, tak? I jego esencją. È scritto così, czyli tak jest napisane, nie ja to mówię. Gesù non poteva morire né essere. Czyli tak, Jezus nie mógł umrzeć, jeśli byłby Bogiem, tak? On jest synem. Jest człowiekiem podobnym. Czekaj, czyli tak, jak on tutaj pisze. Czyli Jezus jest synem, człowiekiem podobnym do Boga. Ale nie samym Bogiem. No i tu znowu mi podał nagranie, które obejrzałem, po którym zobaczcie, który to co tłumaczy? Dilagano su internet. O jakimś Concilio di Calcedonia, tak? Doppia natura di Gesù, czyli podwójna natura Jezusa, że Jezus był i Bogiem, i człowiekiem w pełni, jak naucza Kościół rzymskokatolicki. Natomiast według Marka to Jezus musiał być schizofrenikiem w takim razie, jeśli miał podwójną naturę. Dobra, tu już nie wiem, co tutaj jest. Ok, przejdźmy do tego jednakże nagrania tutaj. On mi podał drugi link, który to ja obejrzałem. Nie można komentować, bo chodzi o Trinité, znaczy o Trójcę Świętą. I pod nagraniem w ogóle nie można komentować. Więc ja mu tutaj odpisałem na ten jego komentarz tutaj. Ciekawe, kto mu łapkę dał. Ok, ja mu odpisałem. Ciao Marko. Jeśli Jezus nie jest Bogiem, a tylko Synem Bożym,
To dlaczego w objawieniu Jana 21:7 Jezus mówi, że jest Bogiem? Że jest Bogiem. No to zobaczcie, jak sprytnie mi zamydlić oczy chce. Rzeczywiście mówi, będę dla Niego Bogiem. Rzeczywiście mówi, będę dla Niego Bogiem. Pokazuje tutaj, co? Raport personalny, który się generuje, tak? I mydlenie już oczu i tak dalej. Okej. No bo Jezus tam zawsze się powołuje na Ojca, okej? No ja tutaj wszedłem na ten, to jeśli się nie mylę, to chyba tutaj kliknąłem. Ciao, sono Samuele e adesso ti faccio vedere due store e ti chiedo di... I oczywiście tutaj nie można komentować. Ciekawe, dlaczego nie można komentować. Marko, 108 subskrypcji, włącznie z moją, nie można komentować, więc mnie to rozdrażniło, to nie można tu komentować. Powracając do nagrania... A, już się umawiałem na jutro, na środę, na piłkę nożną. Okej. Okay. Potem odpowiem. Więc tak. No to tutaj mi odpisał... to ja mu znowu potem odpisałem, tak? Audio. Więc tak. To czytaliśmy. A, tu mu zadałem pytanie, prawda? Jeśli Jezus nie jest Bogiem, tylko zwykłym Synem Bożym, to dlaczego w Apokalipsie 21:7 Jezus mówi, że jest Bogiem? No to zobaczcie, co mi odpisuje. Rzeczywiście Jezus mówi, będę Bogiem. Według Niego, tak? Będę Bogiem. Sarò per lui Dio. Będę dla Niego Bogiem. No więc ja mu odpisuję. No bo on jeszcze napisał później, że... No nieważne, ja mu potem piszę tak. Odpowiem tutaj, ponieważ pod tamtym nagraniem, gdzie jest odrójny, nie można komentować. I ja do Marka piszę tak. W Księdze Objawienia w Jana, w Apokalipsie Jana 21:7 Jezus nie mówi, że będzie Bogiem. Bo wiemy, że chodzi o taki kontekst, że będzie Bogiem dla zwycięzcy. Więc ja mu piszę 21:7, bo on tutaj wcześniej, żeby zrozumieli, on mi to wcześniej napisał, że w Apokalipsie 21:7 jest czas przyszły, że Jezus będzie dla kogoś tam Bogiem. Więc ja mu odpisuję, że w Księdze Objawienia 21:7 Jezus nie mówi, że będzie Bogiem, bo już jest Bogiem, ale mówi, że będzie Bogiem dla zwycięzcy, czyli dla tych, którzy będą po prostu dostąpią tego zaszczytu. Jak zwykle, jak trzeba coś przetłumaczyć, to mi słowa nie wychodzą. No i to o to chodzi, że Jezus objawia tutaj, że dla tych, którzy zwyciężą, On będzie dla nich Bogiem, ale nie, że On dopiero będzie Bogiem. Więc co mu odpisuje Markowi? W nagraniu pod Trinita w minucie 10:17 rzeczywiście użył takiego sformułowania, powiedział, że Jezus jest Bogiem. W ten sposób no, kreujesz konfuzję, prawda? W ten sposób no, kreuje się, powiedzmy, jakieś zamieszanie, prawda? No, kreuje się jakieś nieporozumienie. I dalej pisze, oto dlaczego zadałem Ci pytanie wcześniej, czy Jezus jest Bogiem dla Ciebie, czy tylko Synem Bożym? Bo inaczej, używając obydwu terminów, no to zaczyna się siać jakiś zamęt, prawda? No i uwaga, co mi wpisuje, bo to jest kulminacyjne. Aj radzione, mi scuso, czyli masz rację, przepraszam, że Cię wprowadziłem w jakąś tam zamieszanie. Zamierzałem powiedzieć, że Jezus jest taki sam, czyli
podobny, no bo uguale to nawet nie można powiedzieć słowa podobny, uguale to znaczy no taki sam, jak Bóg. Posłuchajcie tego, najpierw po włosku przeczytam. Intendevo dire che Gesù è uguale a Dio e perciò è Dio per ciascuno di noi pur non essendo Dio. Słuchajcie, bo to jest kurde, no to jest mocne, czyli tak. Chciałem powiedzieć, że Jezus jest taki sam jak Bóg, to znaczy, że jest Bogiem dla każdego z nas, jednocześnie nie będąc Bogiem. Czyli Jezus jest tak Bogiem, że nie jest Bogiem. Że w tym samym czasie nie jest Bogiem. I dalej pisze, odnośnie Apokalipsy 21:7, może powiedzieć, że się przyczepiłem jak rzep psiego ogona jednego wersetu, jak to czynią inni. W ten sposób nic nie zrozumiesz. I znowu zaczynamy brać ad esempio perché Gesù dice a Maddalena, czyli czemu Jezus zwrócił się do Marii Magdaleny tymi słowami. I to jest to, co jest zlanie wody, bo czepiają się chronologicznego opisu pewnych wydarzeń, gdzie trzeba wziąć pod uwagę, że są pewne opisy i to, że coś na początku było napisane, że jest takie, to nie znaczy, że potem jest takie samo, prawda? Jeśli coś na początku w jakiejś Ewangelii jest opisywane, to nie można brać za priorytet to, co jest na początku, a odrzucając to, co jest na samym końcu. Tak samo jak się książkę jakąkolwiek pisze, na początku, niech nawet będzie to na podstawie jakiejś opowieści biograficznej, jeśli jest o jakiejś osobie pisane, że ktoś się urodził, no tak jak nawet Jezus w tym przypadku, że był synem cieśli, no to w takim razie on był całe życie cieślą. Teraz w takim razie odrzucamy to, że później się dowiadujemy, że Jezus był prorokiem, że Jezus uzdrawiał. Nie! Jezus był zwykłym tam kurde stolarzem, i koniec, no, tak? Zbijał deski gwoździami i koniec. Aż w końcu sami go do desek gwoźdźmi przybili. No tak skończył marnie, można by powiedzieć, tak? No, także no, nie można w ten sposób, że coś gdzieś na początku Ewangelii Lisa Poselskiego pisze tak, to znakiem tego, że tak już jest. Pomijając, że później jest jakieś objawienie, które objawia, jaka jest prawda, tak jak w każdych książkach, nie? Na końcu książki dowiadujemy się rzeczy, których na początku książki nie są opisane. I co, jak on to zakończył? Bzdura, okej. Okay. I co jeszcze na Marii napisał? Posłuchajcie tego. Jednakże, no bo w odpowiedzi już na mój komentarz jeszcze musiał dodać, jednakże w Apokalipsie 21:7 czasownik jest w czasie przyszłym, znaczy słowo jest w czasie przyszłym. Non inventartil testo, czyli no, żebym nie wymyślał tekstów, mówiąc, że Jezus już jest Bogiem. To z kontekstu wynika, że Jezus już jest Bogiem. Pisząc tam, czytając Apokalipsę Jana, tak? Więc nie wymyślam, więc mu odpisuję. Słowo jest w czasie przyszłym, dlatego, że jest to, uwaga, objawienie rzeczy przyszłych, jak jest napisane w Apokalipsie 1:1. I dlatego jest w czasie przyszłym. Właśnie dlatego Apokalipsa, czyli Księga Objawienia Jana, objawia nam prawdziwą naturę Jezusa. Uwaga, tego jeszcze nie czytałem, widzę, że jest odpowiedź. 19 minut temu mi napisał Marek. Zobaczymy, co mi odpowie, jestem sam ciekaw. Se Gesù è Dio, come mai ricevere la rivelazione da Dio in Apocalipsa 1:1? Znowu ta sama, kurde, wałkowanie. Czyli skoro Jezus jest Bogiem, to jak mógł otrzymać objawienie o Boga, jak napisane w 1:1:1? No to mu odpiszemy.
O, i zrobimy mu tak. Widzicie, znowu to sama historia. O, i damy mu to. Widzicie? Dlatego, że znowu jest to samo. Tyle, co przed chwilą, co powiedziałem. Widzicie? Nie, nieważne jest, jak się kończy apokalipsa, jakim objawieniem się kończy apokalipsa. Nie, ważne jest, że na samym początku, jak się zaczyna. Czyli teraz odrzucimy całą apokalipsę, odrzucimy końcówkę apokalipsy, wszystko odrzucimy, zostawimy tylko pierwszy werset i koniec i będziemy bazować się na pierwszym wersecie z apokalipsy. Dobra, to tyle w tym nagraniu. Dziękuję za Waszą uwagę.